Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń ostatniego miesiąca. W środę 21 kwietnia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyły się drzwi otwarte online. Wykładowcy i pracownicy przedstawili ofertę kształcenia oraz przekazali najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji. Dziękuję Panie Doktorze za wyczerpującą odpowiedź. Kochani, na deser, przysłowiowy deser, zostawię pytanie dla samego siebie. Padło pytanie dotyczące domu studenta. Domy studenta działają... Drzwi otwarte AWF-IS odbyły się na kanale YouTube. Transmisja była dostępna na stronie www.awfgda.pl. Na spotkanie wirtualne zaproszeni zostali wszyscy kandydaci na studia. Podczas spotkania można było usłyszeć o kierunkach i specjalizacjach na AWF-IS. Udzielano również odpowiedzi na wcześniej zadane pytania. WF z AWF czas start. Ruszają zapisy na szkolenia dla nauczycieli. Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii. Tak też czynimy od kilku tygodni, w zasadzie kilkunastu tygodni. W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwały intensywne prace nad przygotowaniem czterech programów wspierających uczniów w powrocie do szkół po nauce zdalnej po COVID-zie. Kiedy tylko dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych. Krok po kroku razem ze specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pomożemy uczniom wrócić do sprawności fizycznej. Osiem tygodni pod okiem ekspertów AWF-IS zaprasza kobiety w ciąży do uczestnictwa w nowatorskim programie diagnostyczno-edukacyjnym HIT Mama. Program jest realizowany w formie interwałowych treningów o wysokiej intensywności, uzupełniony treningiem mięśni dna miednicy, korekcją postawy i wzorców ruchów funkcjonalnych oraz przygotowaniem do porodu poprzez ćwiczenia pozycji porodowych, oddechowe i wizualizacyjne. Udział w programie jest bezpłatny. Panie sobie siadają na ergometrze, zakładamy taką maskę specjalną, że wyglądają niczym pilot myśliwca i sama próba polega na tym, że po krótkiej rozgrzewce obciążenie wzrasta progresywnie aż do odmowy. Zazwyczaj, gdy te badania są wykonywane sportowcom, to bardzo mocno ich dopingujemy, żeby ta odmowa faktycznie była na bardzo wysokiej intensywności, natomiast tutaj tę odmowę definiujemy jako pewnego rodzaju zaburzenie komfortu, czyli panie jakby same decydują, kiedy chcą przerwać tą próbę. I tutaj jesteśmy w stanie zmierzyć, może nie pułap tlenowy, ale pobór tlenu przy odpowiednio wysokiej intensywności. W Przywidzu odbyła się druga edycja Rug Out w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Odpowiednio dobrana terapia, pozytywne nastawienie i aktywność fizyczna to część sukcesu w walce z nowotworem i chorobami cywilizacyjnymi. O projekcie społecznym mówi seksuolog i psycholog dr Milena Lachowicz. Dedykowane spotkania pacjentom leczonym onkologicznie, ale również pacjentom, którzy zakończyli takie leczenie. Chcemy ich wspierać, chcemy im pokazywać, że sport, ruch, integracja i bycie razem jest bardzo ważne. Piotr Myszka zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX, które zakończyły się u wybrzeży hiszpańskiego Kadyksu. Słuchajcie, no, zakończyły się Mistrzostwa Świata. To jest znowu nieszczęsne czwarte. Naprawdę mam dość tych czwartych. Walczyłem jak mogłem, naprawdę niewiele w tym razem do puta zabrakło. Czwarte miejsce Mistrzostwa Świata. No tak czy inaczej, to jest dobry start, dobry trening przed igrzyskami. Wiemy, co się działo na Mistrzostwach Świata, wiemy, co jeszcze można poprawić w tych ostatnich trzech miesiącach przygotowań do igrzysk. No i nad tym będziemy się skupiać. No, jestem w czołówce, jest to najważniejsze, cieszę się bardzo i do zobaczenia w Polsce. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń.